Zdumiewającą rzeczą jest to, że Bóg ma imię i tym imieniem jest Jezus. Paweł powie o imieniu Jezus, że na imię Jezusa Chrystusa zgina się wszelkie kolano istot ziemskich, niebieskich i podziemnych. To jest pierwsza informacja, którą warto sobie zakodować. Mianowicie, jeżeli jakikolwiek nasz problem, jakiekolwiek rzecz, która nas przerasta, ma imię, to na pewno jest to imię mniejsze od tego imienia, które ma Chrystus. I w tym imieniu możemy zwyciężyć daną sprawę, która nas przerasta, dany problem, który nas osacza. Nie ma takiej rzeczy, która by była większa od Niego. Nie ma żadnej sprawy, która mogłaby nas od Niego odłączyć. Jeśli cokolwiek stanowi trudność, możemy ją przekroczyć w tym właśnie imieniu. Tylko jak to działa? Jak działa cały ten proces, w którym możemy wygrywać z naszymi problemami, posługując się imieniem Jezus? Jezus sam mówi w Ewangelii, że tam, gdzie dwóch albo trzech zbierze się w imię Jego, tam On jest pośród nich. Co to znaczy być w imieniu Jezus? To znaczy stanąć jako Jego reprezentant, jako Jego ambasador, ktoś, kogo On wysłał i udzielił Mu wszelkiego pełnomocnictwa, wszelkiej władzy, która jest Mu potrzebna. Jeśli napotykam jakąś trudność i ona mnie przekracza, to mogę powiedzieć, w imię Jezusa Chrystusa zwyciężam ten problem. W imię Jezusa Chrystusa odcinam się od tego zła, które mnie osacza, od tego, co mnie przerasta. Jeśli to jest brak przebaczenia, mogę po prostu i zwyczajnie wykorzystać moc Jego imienia, czyli tą moc, którą On sam ma w sobie, który mi udziela, po to, żeby przebaczyć komuś. I wtedy po prostu i zwyczajnie mogę powiedzieć, w imię Jezusa Chrystusa przebaczam tej i tej osobie za to i za to. Nawet wówczas, kiedy krzywda, którą mi wyrządzono, jest większa ode mnie samego, kiedy moimi własnymi siłami nie jestem w stanie wybaczyć, to mogę skorzystać z mocy imienia Jezus, z tej mocy, którą mi udzielił jako swojemu ambasadorowi i mogę w Jego imię przebaczyć.